faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're Zacznijmy jeszcze raz. Nie tnijcie. Witam Państwa serdecznie. Kornel Danielewicz. I Kamil Bernatek. Znajdujemy się teraz w szkole. W szkole się znajdujemy, zgadza się. Ale nie przyszliśmy tu na pewno robić materiału o rozpoczęciu roku szkolnego. O broń Boże. Ponieważ w tym momencie, w Suchoniowie, w miejscu, w którym się teraz znajdujemy, rozpoczął się drugi świętokrzyski konwent fantastyki Jagakon. Właśnie krążyłem po tej sali gimnastycznej, gdzie w tym momencie rozwinięte są stoiska przenajróżniejszych wystawców, którzy sprzedają rozmaite, bardzo ciekawe rzeczy. Ale cały czas nie mogę się dowiedzieć, co to jest cosplay. Może pomoże mi ta pani? Nie wiem, co to jest cosplay. Czy może mi pani powiedzieć? Cosplay to jest taka przebieranka. Lubimy się przebierać za swoich ulubionych bohaterów z filmów, z gier, z książek. No, co kto lubi. Wydaje mi się, że w tej sytuacji powinienem zaszpanować przed jakąś cosplayerką. I tak zrobię. Jest, udało mi się. Jest. Witam cię. Słuchaj, fenomenalny strój. Manga i anime, twój klimat, prawda? Nie, to jest z gry. Mam w zapisie. Mogę wyjść? Tak. Mam w zapisie. Chodzę, szukam czegoś dla siebie cały czas. I już zdążyło się nawet ściemnić, ciągle nie znalazłem, ale zobaczyłem ten oto budynek, który stoi na poboczu, jak mogą Państwo zobaczyć na mapie. Właśnie tak. Game room. Czuję, że to jest miejsce dla mnie, będę mógł spokojnie usiąść i rozerwać się. W zagrożonym rejonie wstrzymany jest ruch. Tam jest pogrom, sceny danteńskie. Pozostajemy cały czas w temacie wczorajszych wydarzeń. Bardzo trudna sytuacja, bardzo ewidentnie kryzysowa. I chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ona się wymknęła spod kontroli. Różnice poglądu, wyznania nie mają dzisiaj znaczenia. Dziś jesteśmy razem, stojąc wobec wielkiego dramatu, w obliczu śmierci wielu ludzi. Trwa także ewakuacja niemal 1500 mieszkańców. Do końca świata. Aha. Amerykanie oferują dodatkową kompanię, która jutro przyleci do Polski, do Świdwina. Good afternoon, everybody. Mariusz Max Koronko mówi, jak jest w Nowy Jork. Co jest? Co się stało? Kornel? Coś poszło nie tak. Ale co poszło nie tak? Spójrz. Słodki Jezu. Ty krwawisz.
Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że... Sliprumy. Sliprumy? Tak, sliprumy. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Kornel? Nie wiem, bo to w sumie niepotwierdzona informacja, ale podobno sprawy wymknęły się spod kontroli. Lekcje, komiksy, Games Room i wiele tysięcy innych rzeczy więcej. To wszystko jest już przeszłością. Przeszłością dla piątku. Jutro jest sobota. Kolejny dzień. I będzie więcej.